Wszystkie dzieci dostały paczki. Były to bardzo różne paczki, bo każda zabawka była różna. Bałam się trochę, że może niektóre nie będą zadowolone, bo jak dostają wszystkie jednakowo, to jest inaczej. A te wszystkie zabawki, które dostały dzisiaj dzieci, my na nowo odnawialiśmy. Kupowałam używane zabawki i na nowo je przywracaliśmy do życia. No a z tego co widać, to dzieciaki są zadowolone, no to chyba warto było. No przede wszystkim chodzi właśnie o to, żeby te dzieciaki były zadowolone i to właśnie tego typu dzieciaki, bo te, których mama i tata ma dużo pieniążków, to dostaną na pewno od babci jeszcze od kogoś. A tym dzieciakom szczególnie zależało na to, żeby im właśnie coś ofiarować, bo może nie dostaną od nikogo więcej. Pomogli mi przede wszystkim Grzegorz Danieluk, Krzysztof Fabiszewski, dzieci z Ukrainy, mamy zespół z Lelisa, muzyki ludowej i firma Łukasz, której serdecznie dziękujemy za pomoc. Oczywiście po otrzymaniu takiego zgłoszenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wytypował te dzieciaki. Jest to 70 dzieci z rodzin, które kwalifikują się do pomocy i dla nich właśnie te paczki w obecnej chwili zostały przyznane. My co roku również organizujemy paczki świąteczne dla dzieci. W tym roku będzie to około 700 paczek dla dzieci. Jednak każda inicjatywa, z którą nawet instytucje czy poszczególni obywatele występują, że mogą zorganizować dla kilku dzieciaków święta, jest to cenne i bardzo wskazane. Wiemy, że wiele tych dzieciaków jest w sytuacji, rodziny są w ciężkiej sytuacji. Wiemy również, że dziecko nie wybiera sobie rodziny, a wskazane jest, żeby ono również miało przyjemne i wesołe święta, jak i te Mikołajki. Ja zawsze robiłam takie rzeczy, coś dla kogoś, no bo to najlepsze dobro, jak się z nim nie podzielisz, to nie jest dobro, no to nie cieszy. I dopiero jak się dzieli, to się mnoży, no i jak się podzielisz czymś dobrym z kimś, to się mnoży, no. No bo zobaczcie, ile radości jest wśród tych dzieci, ile tu jest szczęścia, tu mało mury nie wybuchną, to jest tak ciekawie. I myślę, że warto.